Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować nasze polowania na potwory w Monster Hunter Rise. Jak widzicie, pojawiła się nowa zbroja. Tak jest, moi drodzy, co ja się naszarpałem, żeby ją zdobyć? Zaraz wam pokażę. Tu generalnie, to może zaczniemy od omówienia sobie nowej zbroi, która pojawiła się na naszym bohaterze. Jeśli weźmiemy tutaj zakładkę z informacją o naszym wyposażeniu, no to jak widzicie, to ostrze chyba podbiliśmy w poprzednim odcinku, to widzieliśmy. Ale moi drodzy, wpadł nam hełm z Zinogra, teraz będzie celowe wzdechnięcie. Zbroja z Zinogra. Rękawice i pas z Anjanach, czyli z Anki, naszego T-Rexa, monster hunterowego. I nagolenniki ze sztabek nam zostały. Moi drodzy, co było tak problematyczne dla mnie, to jak wejdziemy w wykuj pancerz i zjedziemy sobie na sam dół naszych tutaj armorów, to zobaczcie, że tutaj jest jedna taka rzecz, która nazywa się płytka Zinogra. Wy nawet nie chcecie wiedzieć, jaką to ma szansę na wypadnięcie. Generalnie rzecz ujmując, szansa na to, że to wydropi, to jest 3% ze złamanych części, bądź, że tak powiem, ze skrobania tego potwora tam po walce lub ze złapania, a szansa na to, że to wypadnie podczas walki, tak jak na przykład potwory ze sobą walczą, zderzają się, to jest 1. 1. 1%. No, także sprawdźmy w ogóle w informacje. Sprawdźmy w ogóle w notatki łowcy, duże potwory, czy tu będzie pokazane, ile ja tych gamoni musiałem utuc. Upolowanych, złapanych. Czyli 9 sztuk musiałem ubić. 9. Tutaj walki nie trwają po 3 minuty. Zresztą widzieliście moją walkę z Zinogrem, to wiecie, jak to wygląda. 9 razy musiałem go utuc, żeby to w końcu wyleciało. Na szczęście miałem takiego farta, że poleciało mi to. I moi drodzy, zanim przejdziemy jeszcze dalej, to chcę wam się pochwalić, ponieważ w zadaniach wioski, jak widzicie, piąta gwiazdeczka z czerwonym ptaszkiem, jakby to nie brzmiało. Wszystkie zadania są ukończone. Więc brawo chyba ja, brawo my, nie wiem. W sumie nie oczekuję przyklasku. Chodzi o to, że po prostu wszystko jest zrobione, więc dzisiaj możemy ruszyć z pilnym zadaniem na upolowanie Almudrona. Co to jest? Za Chiny Ludowe, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedynie, że to już jest szósta gwiazdka. Oczywiście my swój armor ulepszyliśmy na maksa. I moi drodzy, chyba myślę, że możemy wyruszyć. Poczekajcie, tylko jedną rzecz musimy sprawdzić. Zarządzaj przedmiotami. Lista tworzenia, bo ja nie mam bomb usypiających i na szczęście dwie bomby możemy wytworzyć. To jest rewelacja, bo powiem wam, że no te bombki są u mnie problemem do łapania tych stworów, bo wszystkie, większość z Zinogrów, które, z którymi walczyłem, to były te do walki, więc... Znaczy były te łapane, więc... Tak, te bomby nasenne są dość problematyczne. No i moi drodzy, zobaczmy, co nas czeka. Stęskniłem się za tymi wprowadzeniami. No dobra, bagienny pustelnik Almudron. Moi drodzy, pierwszy raz widzę to stworzenie. Gdzie on w ogóle jest? Tam na samej górze. To od razu powędrujemy sobie do obozu przy dziesiąteczce. No co, będziemy skubańca próbowali złapać. No nie widzę innej alternatywy. Mam nadzieję, że ten pancerz na coś się nam przyda. On generalnie ma dość duży, że tak powiem, dodatek do naszego ataku. I krytycznych obrażeń chyba, z tego co pamiętam.
Dobra, a my sobie zamówimy to, co zwykle, jedzonko. Piękna rzecz. Super. Bishaten tu jeszcze jest, widzimy na pasku. No dobra, to wsiadamy na naszego tutaj pieska i jedziemy na lewicę. Ojej, jest tam. No cóż, będziemy się go starali pokonać w pierwszym podejściu, jest tradycyjnie. No i zobaczymy, jak czas pozwoli i nam się uda go dzisiaj pokonać, to... Co to jest? Idź stąd. To... Zarycz. Dobrze, git. No, bijesz? Nie, on się zagrzebał po prostu. Ojojoj, on jest duży. Nie spodziewałem się bić takiego dużego stworzenia. Zakopał się. No, myślałem, że to będzie od razu atak. Ale on skacze. Ale jak się fajnie za ten most chwycił. Błotem rzuca, czyli trochę jak z tym. No nie chce mnie coś bić, ale czuję, że jak przywali... Co on biega? Jak przywali, to będzie grubo. Nie chcę błota, idź stąd. No jeszcze ten wieprz mnie trąca. Co ja się nadenerwowałem na te dziki? To nie macie pojęcia w walkach z Zinogrem. O. Dobrze. Nie! No dzik znowu! No nie mogę z nimi! Idźcie stąd! Dobra, ja potrzebuję naładować mieczywko, bo ten skubaniec mi wszystko odbija. Co on tam robi? Łe! Łe! O Jezu! Tsunami błota! Tsunami błota! No... Zburzył znowu chatkę biednemu Johnemu. Tu Johnny, mieszkaniec wioski, ma chatę i oni mu ją cały czas rozdupcają. Padnij, żeż. Jezu, my dopiero co trafiamy pierwsze hity, nie? Widzicie, ja cały czas mam wrażenie, że on zaatakuje, a on jedynie skacze i mazią tą rzuca, nie? No i co teraz? O, dobra, pierwszy atak. No i co, ja będę tak ganiał za nim przez 20 minut? No to jest grubo. Skupił się na naszym kotku, jest szansa. No bij go, o Jezu, nie mamy naładowanego mieczywka. Dobra, zdążyliśmy z blokiem. Wkurzył się chyba, to nie jest zbyt dobrze dla nas. Łe, jesteśmy w błocie. To błoto nam zabiera. O nie, tak to my nie lubimy. Psie, do nogi. Napijemy się soczku z gumi jagód. No i dobra, on jest zagotowany, więc ja nie wiem, jak ja nabiję tą tarczę na nim, jak on tak skacze. Dobra, jest nabita. Czyli to nie jest takie zwykłe błotko, tylko to bardziej jak taki kwas trochę. No nie wierzę, jeszcze dał nam slowa. No, czy ty w końcu wyjdziesz z tej ziemi? No i dał dyla. Ile? 20%. Nie no, moi drodzy, tutaj największym problemem w tej walce to jest to, że ja nie mogę do niego podejść nawet. A wy to macie ze mną kosę. Banda po prostu przeszkadzaczy. A, poczekajcie, bo ja z nerwów podpaliłem ten i... A tylko mnie trąć. Się dziwić, że jesteście tutaj na samym dole łańcucha pokarmowego. Dobra, Almudronie, Almudron. Musimy zapamiętać, bo jest to mówię. Pierwszy raz z czymś takim się bije. Hop, jest. Dobra, jest, obronione.
Dobra, część jakaś ułamana. Przewrócił nas, postawił ściankę. Wali skity. Wali z kwasowego błota. Chodź tu, wąsy ci przytnę. Oj, 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 dobra, myślałem, że on się zagrzebuje znowu. Nie, to nie była tak? Okej. Ale to już była tak. Andrzej, bo zaczynasz mnie drażnić. Dawaj tą kitę, to ci ją utnę. Znaczy, ja już zużywam te tarcze, bo ja nie wiem, w którą stronę te jego ataki idą. Dawaj wąsa. Dobra, naładował. Tu jest chyba atak ogonem, dobrze. Przeładowanie tarczy. Dobra, to nie na nas był atak. Nawet się na nas nie patrzył, ale ten już będzie. Łe! Znowu fala. O Jezu! Wstawaj, Andrzej. Chowaj ten miecz, bo trzeba się napić. Pipi. Znowu ogon. Dobra, tam raz trafiliśmy ten ogon za 100. 11. O, wkurzył się. To niedobrze dla nas. No, czy ty zaatakujesz w końcu, czy będziesz tak stał? Dobra, wiecie co? Ja zbiorę sobie... Nie, 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 nie. No, chcę zebrać to, co tu leży. Dziękuję. Dobra, chodź psie, bo trzeba naostrzyć broń. Dobra. Co on ma tam za kulę jakąś? O Jezu, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda i nie zapowiada się dobrze. Nie! Dobrze, nie na nas. Naładujemy sobie mieczywko. Możesz to wypuścić, bo się boję. Się trochę cykam. Dawaj wąsa. Bijemy go tymi podstawowymi, bo ja tutaj na razie nie czuję momentu. Albo dobra. Jedziemy. No, świetnie. Zeszła nam tarcza. Oj, oj, oj. To jest chyba ta kula, właśnie. Poszła. Nie, uciekaj, nie. Napisze Zygmunt. Dobra, daleko na szczęście nie uciekł. Nie ma dramatu, moi drodzy, nie jest źle. Jak ogarnąłem w końcu, tak jak już mówiłem chyba na którymś z odcinków, 24 godziny gry mi to zajęło, żeby ogarnąć tą tarczę z tą jak gdyby siecią linek, to od tej pory jest easy peasy. Siema! Tęskniłeś? Oj, nie naostrzyłem broni. To może być problem. No bliżej podejdź. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że w przypadku tego stworzenia, jak on siedzi w tej ziemi, właśnie to jest chyba moment na wyprowadzanie tych kombosów dla Charge Blade'a. Nie, wyjdź stąd.
Git. I od razu jedziemy. Hop, przeładowanie. Dobra, 25% już mu zostało. Git. To była fajna akcja. Tak, tu chyba trzeba zrobić tak po prostu, że jak on siedzi tak w pół wynurzony z tej ziemi, to to jest moment chyba na bombienie z tych kombosów wszystkich. Bo widzieliście, on w ogóle sfokusował się na psie, na kocie i ja tak stałem sobie jak, nie powiem co. Jak widły w stogu siana. I mogłem sobie tam klepać go. Hono tu, łowca z Kamury przybył. Ja! A, patrzcie, przebił. Nie! A, ja już jestem naładowany. Idź stąd, robaku, ty. Naładowana tarcza. Chciałbym bardzo mu ogon obciąć. Ale nie wiem, czy to będzie mi dane. No przestań robić te tsunami. O, jest kula. Kula daje fula. Dawaj ogon. Dobra. No. Dawaj ogon. No, zaraz zginiemy, a tego bym nie chciał. Idzie kula. Dobra, Andrzej, zaczynasz mnie już drażnić. I teraz będzie trzeci cios? Nie, tylko dwa. Dawaj ten ogon. Jest, siadło. Siadło chyba w ogon, tak mi się wydaje. No nie odpuszczę ci tego ogona. O, on też mi nie odpuści tego ogona. Widzicie, to wygląda jak atak, ale to nie jest atak. No bijżesz. Nie teraz. Idziemy stąd. Zawijam manżur. On już jest do łapania, wiecie co? Chyba... Jeszcze 15% ma, a spróbujmy. A nóż widelec go odkroje. Do ilu? Do 10%? Chyba tak. Jest! Mamy to. Raz. Dwa. Łowca z Kamury z maczetą nadjeżdża. Bang. Klej to. Dobrze, git. Skoro wiemy teraz. Trzeba pamiętać o tym ogonie. A dlaczego ja go nie mogę... A, bo ja go złapałem. Nie! Gdzie jest ogon? Gdzie jest ogon? Nie widzę ogona. Nie! Ale jestem epickim kasztanem. Trudno, moi drodzy. Będzie jeszcze szansa, żeby go upolować. O! I zobaczcie, od razu dostaliśmy płytkę z Almudrona i zobaczcie, że to jest to, na co ja polowałem, jeśli chodzi o Zinogra i my to dostaliśmy od razu w pierwszym rzucie, bardzo dobrze. Dobra, bierzemy sobie to wszystko. Elegancko. To co, trzeba będzie chyba jeszcze jednego potwora zrobić, bo ten odcinek trwa za krótko odrobinę. Więc co, trzeba będzie jeszcze coś ubić. Zobaczmy, co tutaj we wiosce mają nam do powiedzenia. No, no, Thanatos, dobra robota. Almudron to dla ciebie pestka, co? Hinoa ma sześciogwiazdkowe zadania dla ciebie. Sprawdź je. Zanim uciekniesz, próbowałeś już zadań Hojo i Minoto w Centrum Zgromadzeń. Te zadania są trochę cięższe, ale chyba się nie boisz, Zoń, co? Tak myślałem, bo haha. Z takimi umiejętnościami mierz wyżej, a teraz do roboty i niech ogień zwycięstwa jasno płonie. Co za piękne słowa. Szkoda tylko, że mam go w nosie. Mamy zadania poboczne, no, drodzy, moi drodzy. Później sobie poprzyjmuję poza odcinkiem.
Jeszcze raz dzięki za zajęcie się tym pilnym zadaniem. I to tak, pilnie. Nie mówiąc o tym, że oszczędziłeś mieszkańcom wyprawy do pralni, a przy okazji znam... Jezu, ale bzdury. W każdym razie wiem, że starszy Fugen już ci powiedział, możesz podejmować się zadań sześciogwiazdkowych. Jest czym wybierać, mamy zadania wręcz stworzone dla takiego wspaniałego wojownika jak ty. Pokaż, co potrafisz. Dobra, tutaj już bzdury, już mi się nie chce tego czytać, wybaczcie. No i moi drodzy, mamy sześciogwiazdkowe zadania. I... tu są same już tu są duety nawet. Dobra, moi drodzy. To weźmy sobie może... Tigrexa, bo tego potwora znam. Zróbmy sobie Tigrexa i to będzie dzisiaj ostatni potwór na odcinek. Tak. Lubię tego potworka. Tylko poczekajcie, bo ja teraz tak, muszę wrócić tutaj do moich koleżkotów. Nie centrum zgromadzeń, plac kompanów. Mam dobre wiadomości, nie teraz. O, kwadrat gra w Monster Hunter. No dobrze, przyjmę to zadanie. Co tam mamy zrobić? Ja, moi drodzy, tego nie czytam. O, dostarcz. Okej. I to dam łódź podwodną trzecią, a ja bardzo jej potrzebuję. To od razu po tym odcinku się za to biorę. Ale przede wszystkim chcemy... O! Nie zamów, tylko weź przedmioty i to zioło nasenne. Pozbieramy sobie to, co te nasze koty zdobywają w tych łodziach podwodnych. A, bo wy możecie, moi drodzy, tego nie wiedzieć. Tu wysyłamy, na przykład u tej babeczki, bierzemy jednego z naszych kotów, które zatrudniamy i... mówimy mu, co ma dla nas szukać. I on co misję, jak my jesteśmy w terenie, to on szuka tych przedmiotów. Więc ja sobie ustawiłem to zioło nasenne, ponieważ no, cierpię na niedostatek tego surowca. I tak, od razu weźmiemy sobie listę tworzenia, bombę uspokajającą, wytwórz. Nawet spoko, dużo. I jak już tu jesteśmy, to uzupełnimy sobie zestaw we wszystkie pułapki, a posiłek już zjemy na misji. Więc teraz obejrzymy sobie tradycyjnie piękną zapowiedź z chińskimi śpiewami. To on jest na lodowej krainie? No i jest. Władza absolutna Tigrex. No, jest to jedno z bardziej znienawidzonych przeze mnie stworzeń, chociaż design ma według mnie fenomenalny, to był on zawsze moim wrzodem na tyłku, bo skubany był tak szybki i zabijał w okamgnieniu. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie to troszeczkę prostsze. Moglibyśmy teraz się przenieść do tego obozu przy szóstce, ale zobaczcie, po co ja tu jadę. Pyk, tu od razu na wejściu mamy zioło nasenne. Więc teraz możemy się przenieść i bierzemy sobie obóz numer 1. I od razu pyk, wsiadamy i jedziemy po tego naszego Tigrexa. Tu jest chyba wyjście, tak, git. Nie tu na dół, on jest na górze. To jest ten nasz znak zapytania. To co, tędy mam się przyciskać jakoś dziwnymi ścieżkami? Dobra, tędy, hop. Dobra, i jesteśmy na górze. Co, on tam śpi? Ej, zobaczcie, on chyba w kimono uderzył. Pierwszy raz widzę coś takiego, odkąd gram w tą grę. Cyk, no to na górę. Tak, on śpi. Ale jaja. No to teraz możemy go sobie pooglądać. Tak się prezentuje Tigrex. Całkiem konkrecik, bym powiedział. O, nie! Dlaczego ten głupi kot go... Jeszcze nie zjedliśmy posiłku. Matko boska, co ja czynię? Nie! Nie chcę umierać! Puść! 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 Nara! Uciekamy! Uciekaj!
Do obozu szybko. Matko Boska, co ja wyczyniam? I ten jeszcze durny kot. Prawie mi go tutaj... Dobra, z powrotem do obozu. Zjemy sobie pyszne... królicze dango, jak to chyba tak się zwie. Tak. Zjedz posiłek, zapłać pieniędzmi, zamów to co zwykle. No i teraz ja jestem gotowy do bitki. Widzieliście, jaki on DPS robił? On na strzała normalnie to mnie tam prawie zmiótł. I w ogóle to będę musiał się zastanowić nad zmianą EQ dla moich towarzyszy. Ale że ja się nie skapnąłem w ogóle wspinając się po tych ścianach, że coś się nie zgadza z tą moją wytrzymałością, to to jest jakiś hit. Dobra, jesteśmy. O, i akurat idealnie idzie w naszą stronę tutaj na ten placyk. No dobra, to podejście numer 2. Siema Tigrex. No. Chodź, zaatakuj mnie, bo trzeba fiolki naładować. Dobra, git. Git, mamy drugą fioleczkę. Co ty, gryziesz drzewo? Szalony. Zaryczał, dobra, to znaczy, że chyba, że się wkurzył. Co on tam atakuje? A, naszego koleżkota. I co, znowu robimy, moi drodzy, pokus ogon? Żeby go potem nie zebrać? No jest, zaczyna się. Pociąg. Dobra, obroniliśmy to. No nie, to nie był atak. Łe! To zabolało. I nawrót. No nie! Ten slajd ogonem na końcu. No, tu już jest Mayday, moi drodzy. My dopiero 10% życia zrobiliśmy u niego. Nie! Nie teraz. Daj mi się napić. No tu już taka walka z przyczajki będzie. Jest, pociąg się odpalił. Dobra, przeładowanie. Nie! Nie wierzę w to, co ja robię. Ale dobra, na końcu nie macha tym. Dobra, tu mamy punkt. Dobra, on się chyba zmęczył. Odleczymy się całkowicie. A, jest buggy. Dobra, on nam może pomóc. Ci, co jeden przeskakuje nad drugim. No dawaj. Dobra, jesteśmy. Dosiadamy. I teraz tak, najpierw jeden. Dobrze, jest kontra. Dobra. Dobra, i mamy super atak. Nie atakujcie go, błagam. A nie, bo i tak muszę naładować tarczę, dobra. Ogon? Nie, nie będzie.
Ale będzie to nie. Ale dobra, tam jest ta mikstura. A co to przylazło? Co to jest? Ja to pierwszy raz widzę. Co to jest za niedźwiedź jakiś dziwny? Dobra, pobijamy go trochę. No, musimy być ostrożni. Ajajaj. Bij go, bij go, bij go. Dobra. I świetnie. Od razu na drugiego się przesiadamy. I tłucz go. Dobrze. Ale tu jest Matsu. Ja nie wiem, co to jest za stworzenie w ogóle. Gosharag. Co to w ogóle jest? Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dalej. Jest, i teraz turbo atak. Już? Dobra, git. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak. A on i tak ucieka, git. No to było intensywne. O, i od razu poznaliśmy nowego enemy. Dobrze, zbieramy wszystko. Dużo materiałów. Git, git, git. I jedziemy. A, trzeba naostrzyć mieczywko. Jak stoimy z życiem? Nawet całkiem nieźle. I on jest tu blisko. 63%. No, trochę życia mu jeszcze zostało. I od razu na ogon. Dobra, git naładował nas. Od razu ładujemy w tarczę, bo już migała. Nie wiem, jakim cudem on nas nie zaatakował, nie trafił. Ale niech to zostanie tajemnicą. Łe! Ale to już nas trafiło. Dobra, moi drodzy, ja nie będę tu... A może to był błąd, żeby nie będę czekał? No i teraz on leży. Nie, czyż to są jakieś jaja? Dawaj ogon. Dobrze, git, mamy to. Kurzył się lekko. A nawet nie lekko i będzie teraz slajdował. Okej. Łe, nie ten przycisk. Czy my chcemy pić potki? Ale już, a nie, jest czerwony jeszcze. No, będzie tak ganiał teraz. Dawaj ogon, powiedziałem. Mieczywko naładowane. Dobra, to jest motyw, żeby napić się teraz potki. On tam gania za naszym... A nie, ten postawił wabik, to jest chyba. Dobrze mówię. Ach, ale już drugi cios nas trafił. No zmęcz się. (laughs) 50%, jesteśmy w połowie, moi drodzy. No i znowu będzie gonitwa, no.
Bit. Do... Uj, tego, oj. Trzeba szybko naładować tarczę. Najedź się prądem. Chociaż to nie jest prąd tak naprawdę. No i co, daje dyla znowu? Ta, ucieka. Od razu go gonimy. Jak widzicie, nawet ostrość miecza nam jakoś mocno nie spadła z tego względu, że... No... Chłop tak się ślizga, że to jest koniec. Dobra, jest. Dobra, jest, mamy to. Combo. Wombo. Chyba pierwsze odkąd. Jest, znowu. Przeładowanie. No, przeładuj to. Jest, siedzi. Dawaj ten ogon. O, myślałem, że nas nie zahaczy. A jednak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie. Tu jest nasz punkt z życiem, git. Odleczymy trochę, jest git. Łe, tego obrotu się nie spodziewałem. Dobra, musimy przeładować tarczę. Dawaj ogon, proszę. Daj, odkroimy go. Odkroimy go. Chyba. Dawaj. Nie. On jest na wkurzeniu. Ajajaj. A ja zaraz pożegnam się z żywotem. Ja tak, jak to tak dalej pójdzie. Dobra, wiecie co? Chyba nie ma co tego przedłużać. Trzeba tu rzucić pułapkę rażącą. Bomby dwie, raz, dwa. Bobom! Tak jest, no to nie było proste polowanie, moi drodzy. No już widzimy, te zadania szóstogwiazdkowe są dużo bardziej złożone. Ja też muszę się bardziej sfokusować, może dlatego i mniej komentuję, ale tu już nie ma jak gdyby miejsca na błąd. No a Tigrex został pokonany. Pierwszy, w sumie drugi potwór sześciogwiazdkowy. No jestem ciekawy, czy jeszcze będzie siódmy poziom. Nie mam zielonego pojęcia, nie sprawdzałem tego, ale powiem wam, że już tych potworków trochę było. A teraz możemy podziwiać naszego... bohatera stojącego w drzewie. No dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tradycyjnie wam się podobało. Jeśli tak, to docencie moją pracę łapką, subem, czym tam sobie życzycie, komentarzem. I widzimy się w następnym, w którym będziemy szlachtować dalszą część potworów zagrażających naszej wiosce Kamurze. Żegnam się z wami, życząc wam miłego dnia i do usłyszenia. Yo!